Halo, halo, dzień dobry. Siadam i gadam. Mam chwilę czasu, krupnik się gotuje. Słuchajcie, wyleciał mi nawet nie mówicie. Zacznę od początku. Jest piątek. Mam chwilę wolnego, aczkolwiek pomiędzy czymś tam już powinnam zacząć nagrywać, bo chcę zrobić dzisiaj ketchup z jabłkami, bo potrzebuję, bo mam zakupy i chciałam to nagrać, więc. Ale zanim to zrobię, to jeszcze muszę skoczyć do Lidla za chwilę. Ale czekam, aż się ugotuje krupnik. Krupnik według Stefanii Korzawskiej, deska do. Ja siadam do swoich papierów i co chciałam Wam powiedzieć dzisiaj na szybko, bo sobie notowałam. Słuchajcie, czuję się dobrze, czuję się fajnie, mam siłę i to jest fajne. Wstaję rano, nie piję tej kawy i czuję takie większe skupienie i skupienie trzeba wykorzystać i nagrywam filmiki. Początek. Jaki początek? Słuchajcie, deszcz pada. Dzisiaj nie byłam w szkole, bo deszcz pada i ma padać jeszcze bardziej i powiem Wam, że bida taka normalnie z tym z brakiem samochodu, że po prostu zwłaszcza w takie bardzo wietrzne, deszczowe dni, nie wiem jak z tymi dzieciaczkami, ale dobra. Patrzę, na pewno widzicie mnie dużo jaśniej, nie wiem jak mnie widzicie, ale wyciągnęłam dzisiaj lampę, bo jest tak ciemno, że po prostu nie da się nagrać. Wczoraj w nocy zapomniałam dograć kiszę, te kapusty tam stoją i zapomniałam nagrać za dnia, jak tam je po południu jeszcze przygniatam. Przypomniało mi się, jak szłam spać o 11 i ciemno i sobie myślę, miałabym może stawioną lampę, włączyłabym lampę i wszystko by było widać. No i dzisiaj już było tak ciemno, że sobie myślę, wyciągam tą lampę, bo i tak na zimę lampę, chociaż jedną trzeba tutaj mieć, ale lubię też korzystać z tych drzwi na ogród, a jak lampa stoi, to drzwi już nie mogę otworzyć, więc w ogóle potrzebuję większej kuchni, ja po prostu potrzebuję. Uwielbiam kuchnię i tą przestrzeń, jaką ma Charlotte, po prostu uwielbiam, marzyłaby mi się taka przestrzeń, taki duży stół. Po prostu wszystko duże. Wszystko duże mi się marzy. Ale dobra. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o szkole. Słuchajcie, mój Jasiulek nie je chlebka w szkole, bo się boi, że dzieci będą się z niego śmiały. Zdrowe odżywianie, tak to wygląda właśnie, że w zeszłym roku to przerabialiśmy i się wszystko uspokoiło, a po wakacjach od nowa. Oni siedzą, Maciej siedzi przy innym stoliku i Jaś przy innym stoliku i Maciej je chleb i mówi, że nikt w ogóle nie zwraca uwagi, bo ten chlebek, który teraz piekę, to on naprawdę nie wygląda jakoś dziwnie, inaczej, aczkolwiek no inaczej niż chleb biały, tostowy, taki jak dzieci noszą do szkoły, to on wygląda inaczej, ale cały czas przypomina chlebek. Kiedyś w zeszłym roku dawałam im dużo jakichś takich placuszków, czasem zielone, bo były z cukinią, no różne takie rzeczy i wtedy sobie myślę, no dobra, no wygląda to trochę inaczej. Ale teraz ta kanapka nie wygląda źle, ale on się jakiejś tam jednej dziewczynki obawia, że będzie się z niego śmiała. I byłam u pani i mówiłam o tym i pani ogólnie powiedziała, że by dzieci się nie śmiały, bo inne dzieci mają nietolerancję, nie mogą czegoś jeść, w zamian za to jedzą coś innego, zdrowego, co jest dla nich dobre i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że myślę o tym moim Jasiu, bo nie chcę tego chlebka w szkole jeść i bazuję tylko na ciastkach takich owsianych, czyli taka owsianka i robię im mleko w takich pojemnikach. Znowu leci. Leci. Normalnie. Ale dobra. Za dużo nam, nie? Bo przecież chciałam zrobić sobie 3 porcje i musiał być pełen garnek, a jak się rozgrzało, to tej wody się zrobiło jeszcze, wiecie co, objętościowo więcej i tak jest. Dobra, czyli jeszcze dokończę jedno słowo. Nie poddaję się, nie poddaję się. Codziennie robię mu kanapeczkę i on tą kanapeczkę potem rozgrzewam mu wieczorem i on wieczorem tą kanapkę zjada, bo ją przynosi do domu, ale ja uparcie codziennie robię mu kanapeczkę w nadziei takiej, że zje. Jeśli nie będzie chciał jeść, to jeszcze raz pójdę do szkoły i powiem, żeby go przesadzili do jakiejś innej ławki. Dzisiaj zaproponowałam coś takiego Jasiowi, ale on powiedział, że nie chce, że chce siedzieć tam, gdzie siedzi. Także nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, ale na pewno się nie poddam i na pewno nie włożę mu zwykłego chlebka. Może, nie wiem,
zeszłym roku pamiętam, że pod koniec robiłam im naleśniki. Może w przyszłym tygodniu zrobię naleśniki i zawinę mu takiego naleśniczka, może wtedy zje. Myślę, że jak się odważy, wyjmie i nikt nie będzie zwracał uwagi, to może potem wyjmie też. Bo dlaczego chlebek? Dlatego, że jest suchy, że jest to jednak kanapka. Placuszek, naleśnik też jest w sumie ok, bo właściwie wnętrze tego placuszka to jest to samo, co wnętrze. No, z czego jest zrobiony ten placuszek, to jest cały czas to samo, co ten chleb, bo cały czas jest mąka gryczana i jaglana i tapioka, więc ciągle to samo. Zupka się gotuje, więc nawijam i spadam. Wracam teraz do moich rzeczy. Dlaczego robię sobie rosołek? Według Stefanii Kruszawskiej, jak jeszcze wczoraj mówiłam, znaczy wczoraj nagrywałam, czyli wcześniejszy filmik, jeśli uda mi się wstawiać dzień po dniu, to będzie to wczoraj, a może będzie dzień przerwy, nie wiem jeszcze jak to będzie, bo cały czas publikuję filmy z opóźnieniem. Dzisiaj jest piątek 15. Ale jestem fajna, o 8 dzisiaj jest i wczoraj jadłam, to wczoraj już chyba Wam mówiłam, co jadłam, fasolkę szparagową z pietruszką, cukinią, z wiórkami kokosowymi i olejem kokosowym, doprawiana kurkumą, kozieradką, kolendrą, sól, pieprz i to samo miałam na kolację, tą drugą część tego zjadłam na kolację, a dzisiaj na śniadanie zjadłam awokado i będę jadła ten krupnik. I dlaczego właśnie ten krupnik gotuję już teraz i już Wam mówię. Wzdęcia, to Wam już mówiłam wczoraj też, że zrobiły mi się wzdęcia i o dziwo, albo nie o dziwo, z tym wzdęciem właściwie i ciężkością wstawałam. Dopóki ta ciężkość jest w czasie dnia, a rano wstaję i fajnie się załatwię i czuję się lekko, to jeszcze sobie myślę, okej, nie jest tak źle. Ale jak rano wstaję pełna, przepełniona i jakaś taka ociężała, taka dzisiaj wstałam, co prawda też znowu się nie wyspałam pewnie tak jak trzeba, ale ta ciężkość w brzuchu taka dodatkowa, to stwierdziłam dosyć tego, bo coś nie pasuje mi w tym brzuchu. Brzuch taki duży, no, taki w ogóle w sobie wydaje mi się, że raczej nie przytyłam, aczkolwiek widzę poprawę w jakości skóry, jest bardziej taka fajniejsza, także dzieje się. I co gorsze, właśnie na plecach mam chyba jakąś krostkę, bo mnie swędzi tam co jakiś czas. To jedna rzecz, druga rzecz, krosta tu mi się robi i tutaj w brwiach, także na czole taka gdzieś głęboko bolące miejsce, takie mi się robi, takie mi się robiły krosty po nawiale. I tutaj nie wiem co, bo na przykład podejrzenia mam na 5 rzeczy. Masło, jajka, tą wątróbkę, którą jadłam, aczkolwiek nie wiem, tutaj to byłabym taka teges, ale nie będę jadła mięsa na razie. Ciasteczko jedno zjadłam, ale to ciasteczko zjadłam w środę, wczoraj był czwartek, dzisiaj piątek. Może być, że tam coś było, bo tam w tych ciasteczkach były, słuchajcie, wszystko. Daktyle, które gdzieś tam kiedyś też podejrzewałam, okrosty. Daktyle, rodzynki, miód oczywiście, chia, sezam, migdały, słonecznik, orzechy, nie wiem co tam jeszcze było, na pewno były płatki owsiane, gryczane, jaglane, coś tam, takie wiecie co, owsiane? Owsiane, tak, owsiane też tam dałam teraz ostatnio, także trochę tam tych składników było, był tahini tam było, i sezam, ziarenka też, także takie wypasione ciasteczka i zjadłam sobie takie, takie malutkie ciasteczka dwa. I jeszcze orzechy, tak? Czyli to ciasteczko i jeszcze orzechy. I tam też były orzechy, a oprócz tego jeszcze do tego ciasteczka sobie zjadłam dwa orzechy, a co nie? I tak mi wyszło, że po czymś widzę zmiany i powiedziałam stop. Właśnie jak dzisiaj wstałam i zobaczyłam, że te krosty mi się porobiły, to stwierdziłam, że nie będę czekać do soboty i niedzieli na taki post, tylko sobie zrobię dzisiaj tą zupę i będę jadła piątek, sobotę, niedzielę, aczkolwiek dzisiaj awokado zjadłam i oczywiście nie będzie to taki post jak post owocowo-warzywny dr Dąbrowskiej, że nic nie jemy i nie bierzemy żadnych suplementów, bo suplementy będę brała,
I nie będę się tak jakoś strasznie mocno pewnie trzymać, w takim sensie, że na przykład to awokado zjadłam i nie mam z tego powodu żadnych, ale to, że oglądam się na tą zupę, bo mi coś tam szumi, żeby nie leciała znowu. Nie będę miała żadnych wyrzutów. Chodzi mi o to, że jeśli te 3 dni się zresetuję i znowuż zacznę od nowa, czyli podejrzewam, że jajko sobie zostawię jako pierwsze, bo chyba na tym jajku najbardziej mi zależy, żeby było w mojej diecie. Jeśli po tym jajku nie będę miała żadnych objawów skórnych i wzdęciowych, a wydaje mi się, że po jajku nie mam, bo to jajko już miałam w zeszłym tygodniu i nic się nie działo, więc to musi być coś, może to masło, bo tam jest nabiał. Także muszę się chyba też przygotować do tego, żeby zrobić ponowny taki test na nietolerancję. Ale na razie nie mam kaski, wstrzymam się do wizyty mojego syna tam u lekarza i jak tam lekarz powie, że robimy takie testy, to jak będę jemu zamawiać taki test, to może sobie wtedy też zamówię taki test. Także tak. Co jeszcze? Patrzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. No i właśnie, odstawiam wszystkie te podejrzane produkty. I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na dzisiaj. A nie, jeszcze tu wczoraj sobie zapisałam. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale ciągle nie mam miesiączki też. Bardzo tutaj, jeśli jesteście ktoś, kto był już po jednym poście, po drugim, a wiem, że są takie osoby, że nawet już 3 posty robiły w swoim życiu, to dajcie mi znać, jak to było u Was z miesiączkami. Czy Wam się zatrzymały miesiączki? No bo ja nie twierdzę, że mi się zatrzymała, może się przesunęła, może coś się wydarzyło, ale liczyłam już jakiś czas temu, że 40 dni miałam bez miesiączki, a ja miałam zawsze raczej 28, 6 nawet, takie 3-tygodniowe miałam, co 3 tygodnie miałam miesiączki, a teraz w ogóle 4-5. I ciągle nic się nie dzieje, więc ja to jeszcze podliczę chyba dokładnie, ile to, bo kiedy ja miałam, mówiłam o tym, kiedy miałam, wtedy miałam miesiączkę, jak mnie plecy bolały, a plecy mnie bolały zaraz na początku postu mnie bolały plecy i być może nie pisałam sobie tutaj o miesiączce, ale no właśnie nie wiem, czy pisałam tutaj w ogóle o tym bólu. Bo ja z tym fajna jestem. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, pada, ale pada. Chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że cały czas mam gulę w gardle, bo widzę tutaj w tych zapiskach, że gula w gardle jest, więc w ogóle... Tak, to na pewno było gdzieś bardzo wcześnie. Nie wiem, muszę albo po filmikach sobie gdzieś to zobaczę. Ja po filmikach zobaczę, bo tam jest na początku filmiku taka moja mina, wyglądam tam strasznie w tym filmiku, wtedy kiedy mnie bolały plecy i ja zobaczę, który to był dzień i dokładnie sobie policzę, jak daleko jestem od miesiączki do miesiączki, a tutaj czekam na Wasze relacje, jak to u Was było, bardzo by mi to jakoś tak troszeczkę rozjaśniło sytuację, czy nie mam panikować, czy w ogóle o co chodzi, czy w ogóle przekwitłam przez te tam 40 dni i już nie będę miała miesiączki, nie wiem o co chodzi, słuchajcie, nie wiem co o tym myśleć. Dobra, kolejna sprawa, jaka jest na tapecie, to jadę do Lidla, przyjeżdżam, robię chleb, no właśnie, chleb jeszcze dzisiaj piekę. Zupkę mam ugotowaną dla dzieci na obiad, zupkę mam ugotowaną od wczoraj, będzie ta sama co wczoraj. Zapiekankę zrobimy jutro wtedy. Tak mi się wydaje, jak wszyscy będą w domu na czas, nie ze szkoły, tylko tak w domu po południu, to przygotuję taką zapiekankę z ziemniakami, z brokułą, z mięskiem i kupiłam paczuszkę sera, więc ja tego też oczywiście nie będę jadła, bo ja będę na krupniku. Ale będzie, cała reszta będzie miała hulaj dusza, piekła nie ma. No i prowadzę te zapiski, słuchajcie, te zapiski są po prostu maniana jakaś, nie? Bo nie wiem, czy ja sobie robię zapiski, ale ja sobie piszę, że jadłam tam na przykład, co jadłam, ale nie ile. A tutaj mam na wizytę mojego syna u dietetyka, mam taki dzienniczek,
pisany. Nie wiem, czy to widać. O, widać teraz chyba. Mam taki dzienniczek pisany i słuchajcie, muszę pisać godzinę dokładną, muszę pisać, co to było, co się wydarzyło o tej godzinie, gdzie to było, na przykład co pił, co jadł, w mililitrach, szczyptach, zawartość tłuszczu i takie tam rzeczy. U mnie to oczywiście jest bardzo inaczej, bo ja nie mam na przykład, nie wiem, jogurtu, zawartość tłuszczu taka i coś tam, nazwa jogurtu, bo ja mam wszystko domowej roboty, więc też muszę wyszczególnić, na przykład pisałam ciastko, ciasteczka, gdzie były ciasteczka? Aha, tu były ciasteczka. Słuchajcie, jak napisałam zestaw ciasteczka, tutaj mogę Wam pokazać. Ja nawet nie pamiętam, czy ja wszystko tam wpisałam, ale też nie wiem, tu jest lunch, tu mój synek miał ciasteczka i musiałam mniej więcej wypisać, co tam w tych ciasteczkach było. Mam nadzieję tylko, że ponieważ on nie jest jakiś taki, wiecie co, otyły, czy chodzi mi o to, że on nie ma problemu z wagą, więc ilości tutaj jakoś specjalnie chyba nie będą potrzebne, tylko rodzaj jedzenia, bo on też nie narzeka na bóle brzucha, na jakieś ostatnio też nie narzeka na jakieś wzdęcia, właściwie na nic nie narzeka. Wczoraj go opytałam, jak on po tym jedzeniu się czuje, czy mu się odbija, czy coś tam, ale mu się nie odbija, bo ja widzę w domu, jak był całe wakacje, no to jedzenie, na jakim teraz jesteśmy, to jest okej, w miarę okej. Gorsze było to wcześniej, bo to wcześniej właśnie sprawiało, że on miał takie dużo takich brzydkich bąków i to mi dawało dużo do myślenia, że jednak coś tam, jakaś fermentacja w brzuchu się odbywa i że to jedzenie, które je, mu nie pasuje. I zmieniliśmy to jedzenie i w brzuszku zrobiło się dużo lepiej. Być może ma troszeczkę więcej energii, nie wiem, być może troszeczkę jest spokojniejszy, odkąd nie je tego nabiału, nie jest taki nerwowy w sensie takim, że oczywiście, że się kłócą i że się biją i że co chwilę są wrzaski, to tu w ogóle na porządku dziennym, tylko on sam w sobie tak nie kipi, on aż kipiał, tak się potrafił zdenerwować na przykład czymś, że coś źle napisał, że na przykład napisał, a potem stwierdził, że mógł to napisać inaczej i już był zdenerwowany, albo coś klocki robił, budował coś i coś mu nie wyszło, to sam z siebie się zagotował. Różne takie sytuacje, przy których ja myślę, że nie powinien aż tak reagować, że na przykład od razu łzy, że jest do niczego, że coś tam, wiecie co, takie huśtawki nastrojów bardzo mi przeszkadzały i to się uspokoiło. Co prawda były wakacje i tak dalej, ale poszedł teraz do szkoły i jest zadowolony, jest bardziej pozytywny, przynajmniej na razie i oby tak zostało, bardzo bym chciała. Także myślę, że to niejedzenie nabiału przez długi, długi czas trochę coś dało. No i glutenu też nie jemy, także dalej będziemy robić badania i mamusia tutaj będzie dzielnie pisała, mam całą listę, nie wiem, czy ja to będę kserować i w sensie nie kserować, tylko co się mówi, skanować i wysyłać, chyba tak, bo tyle pisania, jeszcze bym miała to przepisywać na komputer, nie wiem. Dobra, zobaczymy, bo to cały tydzień to dużo tego, może jednak usiądę na komputer i tu będę sobie pisać codziennie tak na oko, a na komputer przepiszę, bo to w komputerze to zawsze można coś dopisać i się przesunie, nie? A tutaj już jak podkreślę i napiszę następne i wczoraj tak było i przypomniało mi się, że czegoś nie dopisałam, bo zapomniałam i no i potem tam namazane, nie? Trochę. Na kupie, ale dobra. Dobra, spadam kochani, bo już chyba wystarczy tego gadania mojego. Będę działać dzisiaj w kuchni. Nie wiem, czy się jeszcze połączę, czy nie. Jeśli mi się coś przypomni, to piszę w notesie i wtedy będę Wam opowiadać, co i jak. Mam nadzieję, że po diecie, po weekendzie na tym krupniczku poczuję się lepiej. A po niedzieli, no właśnie nie wiem, czy będę, no i właśnie dzisiaj muszę jeszcze koniecznie film obrobić,
Dzisiaj będę oprawiać film z chlebkiem, także żegnam się z Wami. Żegnam się, życzę dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za komentarze. Co chwilę ktoś pisze, że fajnie, że trafił na mój kanał i że lubi takie gadanie i że... Przepraszam, że się śmieję, ale nigdy... Jak ja słucham tych swoich filmików, jak obrabiam, to czasem sobie myślę, Boże kochany, jaka jesteś zakręcona kobieto. Ale myślę, że nie jestem jedyna, że nie jestem wyjątkowa pod tym względem, bo myślę, że sporo osób jest takich zakręconych. I ja usilnie będę szukać czegoś, żeby się odkręcić, żeby się skupić i zobaczymy, bo musi się udać. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, musi się udać. Mam nadzieję, że będę Was tym zarażać, nie tym takim, nie zanudzać moim gadaniem i powtarzaniem się, ale zarażać dążeniem do celu. Tak, taki mam zamiar, z takim zamiarem to wszystko nagrywam, z takim celu to wszystko nagrywam, żeby właśnie nie to, żeby nudzić wszystkich naokoło, aczkolwiek przy okazji pewnie tak się czasem dzieje, ale to jest siła wyższa, tego się nie przeskoczy, przynajmniej w czasie leczenia są takie skutki uboczne, że człowiek gada 5 razy w koło, ale ja się z tego wyleczę, bo to, że zdaję sobie sprawę z tego, że jestem taka, to już jest pierwszy krok do wyleczenia i mam nadzieję, że kiedyś się ja z tym wszystkim pozbieram, poukładam sobie wszystko na półeczkach i wszystko będzie dobrze. Także trzymajcie kciuki za mnie, żeby się udało. Ja trzymam kciuki za Was i już spadam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaczki, na razie.